Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich niesamowicie serdecznie na kanale do Diabła z grami, a w dzisiejszym odcinku recenzja gry Breakers Collection, która okazała się na Nintendo Switch oraz na PlayStation 4, no i chyba też na PlayStation 5, z tego co pamiętam. A czy ukazała się na Xboxa? Pewnie tak, ale nie wiem. Tak czy inaczej, słuchajcie, moi drodzy, na brak reedycji lub też ogólnie bijatyk utrzymanych w takim oldschoolowym, że tak powiem, klimacie, nie możemy absolutnie tutaj narzekać, ponieważ w ostatnim czasie wyszła cała masa tego typu tytułów, tak, żeby nie wspominać chociażby o Guilty Gear, których pierwsze części można kupić na dzisiejszych konsolach. Mamy kilka kolekcji Capcomu, zarówno Capcom Beat'em Up Collection, jak i dwie kolekcje Capcoma Street Fighterowe. No i generalnie rzecz biorąc, dodatkowo jeszcze w to wszystko wchodzą składanki Neo Geo oraz cała masa przeróżnych bijatek chodzonych, tak więc tutaj fani ogólnie rzecz biorąc z gatunku klepania wszystkich po gębach powinni być mega szczęśliwi generalnie rzecz biorąc w dzisiejszych czasach. I do tego tutaj właśnie, do tego całego naszego grajdołka bijatyk dołączył teraz Breakers. Moi drodzy, Breakers to bijatyka, która pierwotnie ukazała się na konsoli Neo Geo i miała być takim mega tutaj konkurentem dla serii Street Fighter. Składanka zawiera zarówno grę Breakers, jak i Breakers Collection. Szczerze mówiąc, to one obie, z tego co ja zauważyłem, od siebie różnią się tylko i wyłącznie tym, że w jednej jest jedna postać więcej, ale też ja nie jestem tu jakimś turbowielkim, wiecie, bijatykowym wmiataczem, żeby tutaj to oceniać, tak? Bardzo możliwe, że systemy walki są delikatnie, ale mimo wszystko różne. Okej, moi drodzy, zaczniemy sobie może dość standardowo, tak? Czyli od roostera postaci. Postaci w grze są moim zdaniem mocno średnie. Co prawda są bardzo ładnie wykonane, ale to o tym będę mówił, jak przyjdziemy, jeśli chodzi o grafikę. Jednak sam ich design, no moim zdaniem, pozostawia wiele do życzenia, tak? Niby są charakterystyczni, mamy takiego a la Zorro, mamy tutaj do czynienia z jakimiś babkami z wielkimi oczami, które wysoko podnoszą nogi. Mamy taką a la kopię Ryu z Kenem, jakby Ryu i Ken byli, nie wiem, wujkami kogoś, to był młodszego brata, jakby mieli, to tak właśnie by się prezentował tutaj bohater Sho. Mamy wielkiego napakowanego Indianina, mamy, słuchajcie, babeczkę, która wygląda jak wybranka serca Blanki ze Street Fighter. Mamy rozciągającego się egipskiego, w sensie faraona. No i muszę powiedzieć, że jestem osobiście tym roosterem postaci zawiedziony, ponieważ tak, każda z nich dla mnie wygląda jak kopia postaci ze Street Fighter. Obie te dziewczynki są bardzo podobne do tych, do naszych tutaj flagowych postaci z Street Fighter, takich jak na przykład Kami. No, pan rozciągliwy Egipcjanin, no to jest totalna zżynka z Dalsina, tak? Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. No, a tutaj na przykład właśnie ta postać kobieca, no to wygląda jak Blanka, tylko w wersji damskiej. Moi drodzy, pod kątem graficznym gra daje nam możliwość wyświetlania obrazów w kilku możliwych tutaj trybach, tak? Mamy taki lekko rozmazany, który wygładza wszystkie piksele, mamy filtr CRT, mamy także tą opcję taką Pixel Perfect i muszę wam powiedzieć, że pod tym kątem tutaj byłem mega szczęśliwy, ponieważ zarówno w normalnym, w trybie CRT, jak i w tym lekko rozmytym gra prezentuje się naprawdę świetnie, tak? I te tryby bardzo dobrze imitują właśnie na przykład albo stary ekran CRT, albo ten taki rozmazany filtr niejednokrotnie widziałem na automatach, jak byłem totalnym małolatem. Kurczę, gdybym był jakimś, wiecie, specem od technologii, no to wiedziałbym, jak dokładnie ten efekt nazwać. Co o samej grafiki, no to prezentuje się ona absolutnie rewelacyjnie. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę bardzo fajnie zrobionymi planszami. Każda z postaci ma swoją oddzielną planszę, tak? Na przykład Egipcjanin, jak się pewnie trudno domyśleć, będzie walczył w Egipcie i tak dalej, i tak dalej. Plansze są bardzo szczegółowe tutaj, że tak powiem, tła są bogate w przeróżne jakieś, wiecie, obiekty i tak dalej, i tak dalej. Same postaci też zarówno są animowane, jak i zrobione są, moim zdaniem, absolutnie rewelacyjnie, tak? Ruszają się świetnie, mają całą masę szczegółów, jednak no tutaj do życzenia pozostawia dla mnie ten design, tak? Okej, tak więc ja tak mówiłem, no pod kątem graficznym jest naprawdę świetnie, też gra w ruchu prezentuje się bardzo dobrze, czuć taką tą siłę ciosu w momencie, w którym nasi bohaterowie z sobą walczą, to jest absolutnie rewelacyjne, czuć, że te ciosy, nie wiem jak nazwać, wchodzą, nie? To jest bardzo, ale to bardzo miodne. Moi drodzy, pod kątem tutaj muzyki, no to jest po prostu dobrze, tak? Nie wiem, jak mogę wam ocenić muzykę w oldschoolowej bijatyce. Ścieżka dźwiękowa jest oldschoolowa i bijatykowa, wiecie,
coś takiego, nie? Dobra, teraz tak, może przejdźmy sobie w takim razie do samego gameplayu. Moi drodzy, gra ma dla nas kilka trybów, tak, mamy oczywiście standardowo arcade, w którym będziemy musieli ubić wszystkich po kolei przeciwników, na końcu mamy bossa, jakąś tam krótką scenkę. No i tak jak wam mówiłem, gra generalnie rzecz biorąc pod kątem gameplayu, jak i zarówno tego właśnie designu postaci, moim zdaniem jest bardzo dużą kopią ze Street Fightera, ponieważ system walki jest naprawdę mega podobny. Jest troszeczkę szybszy, troszeczkę taki bardziej płynny. Specjale moim zdaniem też odpalają się łatwo. Mamy tutaj taki pasek, który się zapełnia maksymalnie 3 razy. Jednak, no kurczę, widać, że ktoś się starał tutaj naprawdę zdetronizować Street Fighter. Nie zrozumcie mnie źle, w grę gra się naprawdę wyśmienicie. Ja tutaj w 100% jestem w stanie na przykład uwierzyć w to, że jeżeli ktoś wychował się w miejscu na świecie, gdzie nie grało się w Street Fighter, Mortal Kombat, tylko grało się na przykład właśnie w Breakers, nie? No i dla nich tego ta gra będzie najlepsza, rozumiem to w 100%. No, tutaj niestety chyba w naszej części świata ten tytuł nie był taki popularny, a może ja się po prostu mylę. Tak więc, jak mówię, no pod kątem gameplayu jest naprawdę wspaniale, no gra się, słuchajcie, to świetnie, ale teraz przejdźmy sobie do podsumowania. Moi drodzy, dla mnie to, co jest największym minusem tego tytułu i też jest takim faktem, który sprawia, że no ja nie będę go maksował, raczej nie będę przechodził całej gry wszystkimi postaciami, jak to mam z reguły w zwyczaju, jeżeli jakaś bijatyka mi się podoba. Tutaj odpuszczę, ponieważ gra dla mnie na maksa, brakuje w niej takiego własnego charakteru, który jest moim zdaniem mega ważny w grach wideo. No wiecie, tu wygląda jak taki miks, nie? No kurczę, Street Fightera z jakimiś innymi tytułami, które wtedy wychodziły. Wszystko to niby gra dobrze, gra się w to świetnie, gra brzmi i wygląda mega zarąbiście, no ale mówię, jakoś ten chyba roster postaci dla mnie nie trafia. Tak czy inaczej, moi drodzy, tym razem recenzja będzie bez oceny, ponieważ to jest takie, mówię, no jeżeli chodzi o ten design, tak, to jest tylko i wyłącznie tutaj moje zdanie. Może część z was uważa Breakersów za przekultowy tytuł, tak, i tutaj wiecie. Chociaż nie, wystawię jednak ocenę. Ocena to będzie 7. Gra jest dobra, tak? I gdybym miała lepsze postacie, ciekawsze, to pewnie bym ją uznał, że jest bardzo dobra, aczkolwiek i tak mam, wiecie, jestem takim twardogłowym gościem, któremu ciężko jest wpoić, że są jakieś tam jeszcze dodatkowe oldschoolowe bijatyki poza właśnie Street Fighterem, King of Fighters, Mortal Kombat, pierwszymi Tekkenami, czy też na przykład właśnie Marvel vs. Capcom, Darkstalkers i tak dalej. Dobrze, wymaga was serdecznie. Pozdrawiam, słuchajcie. Moi drodzy, zapraszam was także na grupę na Discordzie, na mojego Instagrama Michał Waleszczyński, zapraszam was na mój Patronite. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie. No a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć i czołem.